Powiemy o nowych dyrektorach szkół, o pieniądzach na ratowanie zabytków i o inwestycjach w 2023 roku. Ale podsumowanie ostatnich tygodni w gminie Kamień Krajeński rozpoczniemy od przetargu na budowę obwodnicy. Ulice są bardzo wąskie i ten ciężki transport bezpośrednio pojedzie na chojnicę i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Jeśli nic się nie zmieni w harmonogramie prac, pierwsze samochody pojadą obwodnicą Kamienia w 2028 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy rozstrzyga właśnie przetarg na to zadanie i wszystko wskazuje na to, że może się to udać. Jest bowiem kilka ofert, które mieszczą się w kosztorysie inwestorskim. Cieszymy się bardzo z tego, ponieważ odciąży to miasto, bo jak wiemy, nasze miasto jest zabytkowe i ulice są bardzo wąskie i ten ciężki transport bezpośrednio pojedzie na chojnicę. I to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. No i też rozwój samego Kamienia, bo logistycznie biorąc mogą powstawać przedsiębiorstwa, które będą miały lepszy wyjazd i przejazd przez Kamień, a to jest bardzo istotne w dzisiejszych warunkach gospodarczych. Panie burmistrzu, ta obwodnica Kamienia mniej więcej będzie miała 2,5 kilometra, czyli jest dużo, bym powiedział, krótsza od tej Sępoleńskiej, bo tamta nieco ponad 6, czy też prostsza w budowie, myśli pan? Tak, będzie wiele prostsza. Największym takim trudnym elementem to będzie przeprawa przez rzekę Kamionka, ale to myślę przy dzisiejszej technice to jest do rozwiązania. Panie burmistrzu, odetchnął pan z ulgą, kiedy się te kilka tygodni temu okazało, że no są jednak oferty, które mieszczą się w kosztorysie Generalnej Dyrekcji? Tak, bardzo, bo to jest taka pewna obawa, patrząc na to, że wszystkie inwestycje kosztowo idą w górę, czy pieniądze przeznaczone na te obwodnice starczą. Okazało się, że starczą, teraz tylko trzeba wyłonić dobrego wykonawcę i niech przystępuje do pracy i w ciągu 3 lat niech wybudują tą naszą obwodnicę. Aż 8 milionów złotych, a dokładniej mówiąc ponad 8 milionów złotych, przeznaczyła gmina Kamień Krajeński na inwestycje w zakończonym niedawno 2023 roku. Były to przede wszystkim drogi, ale nie tylko. Rewitalizacja parku miejskiego kosztowała na przykład 3 miliony złotych, a w tegorocznym budżecie radni zabezpieczyli na inwestycje jeszcze więcej pieniędzy. To jest bardzo ogromna kwota i cieszymy się z tego, że udało to się wszystko wykonać. Sporo inwestycji jest w terenie wykonanych. W szczególności położyliśmy nacisk na drogi. Są to drogi w Dąbrówce, w Obkasie, w Kamieniu Krajeńskim. Teraz kontynuacja będzie w Dąbrowie, w Małej Cerkwicy. Także myślę, że mieszkańcy powinni być bardzo zadowoleni z tak ogromnych inwestycji. Do tego też jeszcze został zakupiony następny wóz strażacki, lekki, prawdzie 500 000 zł. Jest to spora kwota jak na lekki wóz, ale mamy doposażoną straż rzeczywiście i tabor. OSP jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mają już mi się jeszcze bardzo mocno przypomina taka najbardziej chyba widoczna dla mieszkańców inwestycja, to rewitalizacja parku. Tak, rewitalizacja parku pochłonęła 3 miliony złotych. Jest to bardzo dobrze, zostało przyjęte nie tylko przez dorosłą część, ale przede wszystkim też i przez młodzież i dzieci, którzy korzystają z tego na co dzień. Jest zawsze pełno dzieciaczków w parku i młodzieży. Mają już udałoby się przeprowadzić 8-milionowe inwestycje bez dofinansowania zewnętrznego? Nie. Gminy na to nie stać. Udało się dużo pozyskać. Był to Polski Ład, z którego żeśmy wykorzystali maksymalną kwotę, jaką tylko mogliśmy otrzymać i jest to widać w terenie. A czy 24 rok będzie wyglądał podobnie? Tak, jest bardzo dużo inwestycji, jeszcze więcej przygotowanych środków. Mamy już otrzymane te środki. Teraz trzeba dokończyć projekty i pozwolenie na budowę i przystąpić do realizacji poprzez wyłonienie wykonawców. 4 umowy na dotacje dotyczące renowacji zabytków podpisały władze Kamienia Krajeńskiego w styczniu. Beneficjentami tego rządowego programu są tutaj parafia w Kamieniu, gdzie zostanie wyremontowana ambona, konfesjonały i ołtarze boczne w Dużej Cerkwicy oraz parafia w Dąbrówce, gdzie rozpocznie się renowacja organów.
W przypadku kamienia kolegiaty został wyłoniony wykonawca, czyli pomału będzie proboszcz przystępował do prac. Natomiast gmina Kamień Krajeński opracowuje projekt na rewitalizację murów obronnych, bo to jest taka dość ciężka inwestycja i trzeba po prostu bardzo mocno przemyśleć, jak to zrobić, żeby zabezpieczyć mury, żeby one funkcjonowały. Na te mury otrzymaliśmy 350 tysięcy złotych, a kolegiata otrzymała 700 tysięcy złotych. Natomiast w drugim rozdaniu otrzymały dwie parafie po 200 tysięcy złotych, to jest Zamarte i Dąbrówka, z czego się cieszymy. Zamarte przewiduje wstępnie remont dachu, a Dąbrówka remont organów. Jest nowa dyrektor szkoły podstawowej w Zamartem. Ustępującą ze stanowiska Monikę Sabatowską zastąpiła Marzena Tuńska-Swobodzińska. A to nie koniec. Burmistrz ogłosił też kolejne dwa konkursy dotyczące dyrektorów szkół w Kamieniu i w Dużej Cerkwicy. Konkursy są ogłoszone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim i w Dużej Cerkwicy. Natomiast w szkole Zamartem mamy już wyłonioną panią dyrektor, już przystąpiła do funkcjonowania i zarządzania tą szkołą. Także z tego się cieszymy i miejmy nadzieję, że tak samo będzie w przypadku tych dwóch szkół, na które zostały ogłoszone konkursy. Mówi pan, że tutaj już jest nowa pani dyrektora. Zdaje się, że jeśli chodzi o Kamień i Dużą Cerkwicę, to chyba dopiero od nowego roku szkolnego. Od nowego roku szkolnego teraz został ogłoszony konkurs z tego względu, że przygotowanie arkuszu organizacyjnego szkół, żeby już nowy dyrektor wiedział, jak będzie wyglądała sytuacja. I na koniec naszego programu zaproszenie do korzystania z wirtualnej strzelnicy w Płociczu. Przypomnijmy, że uroczyście została otwarta pod koniec listopada z zastrzeżeniem, że będzie można z niej korzystać w 2024 roku. I rzeczywiście zarówno władze gminy, jak i Kamieńskie Bractwo Strzeleckie zachęcają do spróbowania swoich sił w tym sporcie. Tak, już można postrzelać. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy krajeńskiej, nie tylko powiatu, do korzystania z strzelnicy wirtualnej. Jest to przygotowanie do strzelania rzeczywistego i warto skorzystać, żeby nabyć umiejętności obsługiwania się bronią. Szczegóły to gdzie? U Kamieńskiego Bractwa Strzeleckiego, czy należy szukać? Tak, szczegóły u Bractwa Kamieńskiego. Tam są 3 osoby zaangażowane, także w Płociczu już to funkcjonuje. Można się zgłaszać i umawiać na treningi.